Grabieńce złożą 3 wnioski na projekty inwestycyjne. O środki na ich realizację w wysokości 25 milionów złotych miasto ubiegać się będzie z programu inwestycji Rządowego Funduszu Polski Ład, poinformował na konferencji prasowej prezydent Grzegorz Mackiewicz. Wnioski obejmą 3 kategorie finansowania, od inwestycji małych przez średnie do tych określonych mianem dużych. Pierwszy z projektów, jaki chce zrealizować miasto, dotyczy poprawy infrastruktury elektroenergetycznej oraz efektywności energetycznej budynków. Zajmiemy się przede wszystkim modernizacją oświetlenia ulicznego, już istniejącego, jak i również wybudowaniem nowego oświetlenia na ulicach, które takiego oświetlenia nie posiadają, oraz również chcemy doświetlić w miarę, jak będzie to możliwe, jak największa ilość przejść dla pieszych w naszym mieście. Będą to lokalizacje przede wszystkim przy szkołach, przedszkolach, ale i również miejsca, gdzie dochodzi do dużej ilości zdarzeń drogowych. Również będziemy chcieli zmodernizować oświetlenie na obiektach MOSiR. Jest to hala koszykówki, basen, jest to hala tenisa ziemnego, jak i również boiska, które otaczają, są i znajdują się na całym obiekcie MOSiR-owskim. Przewidywany koszt tej inwestycji to 4 900 000 zł, a maksymalne dofinansowanie, na jakie może liczyć miasto, to 90%. W 2008 roku miasto wymieniło w latarniach ulicznych żarówki z rtęciowych na sodowe. Teraz chcemy zrobić kolejny krok, mówił prezydent Mackiewicz. Wiemy, że technologia poszła do przodu i dzisiaj po 14 latach chcemy wymienić te właśnie sodowe, które wtedy się pojawiły, na LED-owe. To są dosyć duże oszczędności, bo około 60%. W kategorii inwestycji średnich miasto aplikować będzie o dofinansowanie przebudowy dróg. To wniosek, który będzie realizowany na przebudowę, rozbudowę dróg, zarówno gruntowych, jak i dróg istniejących. Na tym etapie tak naprawdę składania wniosku nie musimy określać dokładnej długości tych dróg, ani dokładnej nazwy, które to będą drogi, i dlatego też tego nie będziemy czynić. Wniosek drogowy opiewa na 5 300 000 zł, a szacowana długość wymiany zdegradowanych nawierzchni na asfaltowe to około 3 km. Ostatni, najpotężniejszy projekt, na który miasto chce pozyskać 15 milionów złotych, to budowa kompleksu rekreacyjno-sportowego przy ulicy Grabowej, który będzie uzupełnieniem budowanej obok wielofunkcyjnej hali sportowej. O tej inwestycji, w której uwzględniono m.in. budowę otwartych basenów letnich, była już mowa na briefingu prasowym pod koniec ubiegłego roku. Kwota około 15 milionów złotych obejmuje budowę 3 basenów, brodzika, jak i również zjeżdżalni, czyli takiego mini placu zabaw dla dzieci, potestów do opalania, boiska do piłki plażowej, jak również całej infrastruktury otaczającej, czyli parkingów, dojazdu, oświetlenia oraz drugiej części budowy hali sportowej, czyli tak zwanej hali niskiej. To jest boisko, czy też mata wielofunkcyjna do sportów walki, jak i również szatnie dla piłkarzy PTC. Termin naboru wniosków upływa 28 lutego. Miasto przekazało swoje propozycje dzisiaj, w piątek 25 lutego, do Urzędu Wojewódzkiego. Na rozpatrzenie wniosków musimy poczekać około 2-3 miesiące, ocenia prezydent. Z tego, co się orientujemy, najpierw będzie kwestia zbadania, czy pod względem formalnym, czy wnioski zostały zaakceptowane, i te, które przejdą tą weryfikację formalną, będą skierowane już do Prezesa Rady Ministrów, do kancelarii. Tam komisja konkursowa ma ustalić, które z nich będą kwalifikowane do dofinansowania. Po ogłoszeniu wniosków, które otrzymają dofinansowanie, samorządy będą miały 6 miesięcy na ogłoszenie przetargów na ich realizację i, jak szacuje prezydent Grzegorz Mackiewicz, jeśli otrzymamy dofinansowanie, na pewno wyniki przetargów będą znane w tym roku. W ramach gestu solidarności z Ukrainą ruszyły zbiórki na rzecz osób pokrzywdzonych w wyniku rosyjskiej inwazji na naszego wschodniego sąsiada. Jedną z nich ogłosiła Lewica. Tak właściwie to nie Pabieńska Lewica, co po prostu ludzie Lewicy, bo robimy to nie tylko Lewicy, robimy to ponad podziałami. Partie polityczne nie mają tutaj nic do rzeczy, takich rzeczy nie robią partie polityczne, robimy to my, ludzie, wolontariusze, i bardzo się cieszymy, że również politycy się w to włączają. Akcję organizujemy tutaj, zapraszamy do biura Lewicy, dlatego że to było jak najszybciej do zorganizowania miejsce. To jest nasze miejsce, więc je udostępniamy i tutaj będziemy zapraszali wszystkich, żeby oddawali to, co mogą, dla uchodźców.
najbardziej potrzebne są środki ochrony i pierwszej pomocy. Musimy sobie wyobrazić, co byśmy najbardziej potrzebowali w takiej sytuacji. Część rzeczy trafi bezpośrednio w te ostrzeliwane rejony, więc to będą środki odkażające potrzebne, tak zwane stazy do tamowania tych ciężkich, masywnych krwotoków, bandaże i wszystkie środki opatrunkowe. I to jest to, co zostanie jak najszybciej dowiezione w te miejsca. Oprócz tych konwojów humanitarnych jeżdżą tam również specjalne grupy, które organizują się w całej Polsce i w Ukrainie, wymieniają się i transportują takie rzeczy. My z taką grupą też mamy, właśnie nawiązaliśmy kontakt i będziemy tę grupę wspomagać. Ale lista potrzebnych rzeczy jest o wiele dłuższa. Suchy prowiant, jakieś gotowe jedzenie, takie, które można szybko zjeść. Oczywiście latarki, baterie, powerbanki. To jest coś, co teraz jest bardzo potrzebne, bo kontakt jest rzeczą nieocenioną. Odzież termiczną, koce termiczne, te folie NRC, to wszystko, żeby się ogrzać. No i co, to jest to, co mi teraz przychodzi do głowy, ale wiemy, że wszystko jest potrzebne tak naprawdę tym ludziom, bo zabrali to, co mieli pod ręką i uciekli. Dary przyjmowane będą w poniedziałek 28 lutego w godzinach od 16 do 19 w siedzibie Lewicy w Pabienicach przy ulicy Traugutta 2. Wyznaczyliśmy jeden dzień, dlatego że robimy to w tym momencie, to jest bardzo taka potrzeba chwili i to będzie najszybsze, co organizujemy, ale oczywiście to nie jest tak, że to będzie jednorazowe, bo już wiemy o tym, skonsultowaliśmy się i z wolontariuszką, taką działaczką Polskiej Akcji Humanitarnej, która mieszka w Pabienicach, z Ewą Schulz, będziemy organizować tym ludziom również noclegi, miejsca tutaj w Pabienicach i też zachęcamy Państwa bardzo, jeżeli chcecie przyjąć do siebie takich, zazwyczaj to będą kobiety z dziećmi, to dawajcie nam znać. Jestem już po wstępnych rozmowach z wiceprezydentem. Będziemy rozmawiać, mam nadzieję, niedługo z panem prezydentem, starostą. Będziemy chcieli jako samorząd może coś zorganizować, może się uda, bo wiemy, że tych uchodźców może być ze 4 miliony. Zebrane środki, jak usłyszeliśmy, najprawdopodobniej zawiezione zostaną w najbliższą środę. Będziemy zawozić rzeczy potrzebne dla ludzi na przejście graniczne do Medyki, bo to jest jedyne przejście, gdzie mogą przechodzić ludzie na pieszo, bez samochodów, i tam już teraz są gigantyczne kolejki. Podobną zbiórkę organizuje również chówiec ZHP Pabienice. To odpowiedź pabieńskiego harcerstwa na prośbę Lwowa, miasta partnerskiego Łodzi. Osoby, które chciałyby pomóc, dary mogą przynosić do siedziby chówca, ulica Konopnickiej 39, w sobotę 26 lutego w godzinach od 13 do 17 oraz w poniedziałek 28 lutego od 15 do 18. Od 1 marca zmienią się ceny biletów komunikacji miejskiej obsługiwanej przez łódzkie MPK. To następstwo decyzji podjętej przez Radę Miejską w Łodzi. Podwyżka dotknie również mieszkańców Pabianic i to nie tylko tych, którzy podróżują do i po Łodzi. Zmiana cen obejmuje bowiem również autobusy zastępcze linii Z41, którymi Pabianiczanie podróżują również na terenie miasta. Do tego dochodzi jeszcze nocna linia autobusowa N4B. Zmiana dotyczy także wspólnego biletu aglomeracyjnego i wspólnego biletu łódzko-pabieńskiego. Aby trochę zaoszczędzić, warto kupić bilet okresowy do 28 lutego. Wtedy zapłacimy według starych cen. Oszczędności zapewni pasażerom korzystanie również ze wspólnego biletu łódzko-pabieńskiego. Opłacać się będzie kupić wspólny bilet łódzko-pabianicki, który obejmuje zarówno całą sieć pabianickiej komunikacji miejskiej obsługiwanej przez MZK Pabianica, jak i całą sieć łódzkiej komunikacji miejskiej, w tym całą trasę linii Z41 i N4B. 30-dniowy wspólny bilet łódzko-pabianicki dla posiadaczy karty Pabianiczanina będzie kosztował 187,20 zł, podczas gdy 30-dniowy bilet obejmujący tylko sieć linii łódzkiej komunikacji miejskiej kosztuje 182 zł. Różnica ta wynosi tylko 5,20 za 30 dni, a za tę kwotę możemy bez ograniczeń przemieszczać się dodatkowo autobusami MZK Pabianice. Ta różnica będzie jeszcze niższa w przypadku biletu ulgowego. Tutaj wspólny bilet łódzko-pabianicki będzie kosztował 93,60, podczas gdy bilet na sieć MPK na strefę 1+2 będzie kosztował 91 zł. Różnica wynosi więc 2,60, a możemy bez ograniczeń korzystać ze wszystkich linii MZK Pabianice. A wracając do podwyżek cen łódzkich biletów, najtańszy 20-minutowy od 1 marca będzie kosztował 4 zamiast 3 zł, ale ponownie będzie ważny przez 40 minut. Cena biletu ulgowego to 2 zł. Za bilet 40-minutowy zapłacimy natomiast 5 zł, a nie 3,80 jak dotychczas, ale znowu będzie on ważny przez 60 minut. Bilet ulgowy będzie kosztował 2,50. Wydłużenie o 20 minut czasu ważności biletów 20 i 40 minutowych ma obowiązywać do końca 2023 roku.
Z nowym cennikiem opłat biletów łódzkich można się zapoznać na stronie internetowej komunikacja-pabianice.pl. Blisko 3900 wniosków o dodatek osłonowy wpłynęło w ciągu półtora miesiąca do Miejskiego Centrum Pomocy Społecznej. Wnioski o dodatek osłonowy spływają do nas od 10 stycznia. Do tej pory wpłynęło 3893 wnioski, z czego 3114 wpłynęły do końca stycznia. Dlaczego jest taka różnica? Dlatego, że do końca stycznia przyjmowaliśmy wnioski, które według ustawy powinniśmy rozpatrzyć do końca marca i osoby powinny wtedy otrzymać wypłaty. Najczęściej składającymi wnioski są osoby starsze, samotne, prowadzące jednoosobowe gospodarstwo. Ze względu na niskie dochody chciałyby sobie te dochody uzupełnić po prostu takim dodatkiem. Przypomnijmy, dodatek osłonowy, tak zwane osłonowe, to jednorazowe świadczenie pieniężne, które w założeniu ma zrekompensować wzrost opłat za prąd, gaz, ogrzewanie i inne domowe wydatki. Mogą się starać osoby prowadzące gospodarstwa jednoosobowe bądź gospodarstwa wieloosobowe. Jeżeli chodzi o gospodarstwo jednoosobowe, to dochód na osobę nie może przekroczyć kwoty 2100, a w gospodarstwie wieloosobowym dochód na osobę kwoty 1500 zł. Wysokość dodatku mieści się w zakresie od 400 do ponad 1400 zł. Wszystko zależy, czy jest to gospodarstwo jednoosobowe, czy wieloosobowe. Zależy to również od dochodów oraz od źródeł ogrzewania, które ma się w mieszkaniach. I tutaj na wyższe kwoty dopłat mogą liczyć te osoby, które ogrzewają swój dom m.in. piecem węglowym, kuchnią węglową czy kominkiem, ale pod warunkiem, że to źródło ciepła zostało przed złożeniem wniosku o osłonowe zgłoszone do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, którą prowadzi Urząd Miejski w punkcie informacyjno-konsultacyjnym programu Czyste Powietrze mieszczącym się przy ulicy Świętego Jana 4, pokój numer 20. Ze złożeniem wniosku o przyznanie dodatku osłonowego nie trzeba się spieszyć, ponieważ termin ostateczny upływa z końcem października. Wówczas wypłata pieniędzy nastąpi do 2 grudnia. Warto zaznaczyć, że dodatek jest świadczeniem jednorazowym. Każda z osób, której wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie, otrzyma kwotę od 400 zł do ponad 1400, ale jednorazowo, nie miesięcznie, tylko jeden raz w roku. Wniosek można pobrać w siedzibie Miejskiego Centrum Pomocy Społecznej, ulica Gdańska 7 lub z jego strony internetowej mcps.pabianice.pl, klikając na zakładkę Dodatek osłonowy dla polskich rodzin. Wypełniony dokument można złożyć w różny sposób. Forma elektroniczna można również złożyć za pośrednictwem poczty, wrzucając do skrzynki tutaj przed budynkiem, bądź jeśli ktoś ma kłopot z wypełnieniem wniosku, to oczywiście pracownicy również pomagają na miejscu w wypełnieniu wniosku. Ale ja przekonuję Państwa do tego, aby składać wnioski głównie drogą elektroniczną. Po pierwsze, szybciej wpływają do nas, po drugie, również oszczędzamy środowisko przy okazji. Ważna informacja, wnioski złożone po 31 października nie będą rozpatrywane. Ponad 1133 ton odpadów wielkogabarytowych pozbyli się pabianiczanie w 2021 roku, wystawiając je podczas 4 zbiórek objazdowych zorganizowanych przez Urząd Miejski. Najwięcej odpadów samochody ekoregionu odebrały podczas akcji prowadzonej w czerwcu – 385 ton. Prawie 300 ton wielkogabarytów mieszkańcy wystawili przed swoje domostwa we wrześniu. Niemal porównywalna ilość wyjechała z Pabianic w dwóch pozostałych zbiórkach, w marcu prawie 236, a w grudniu 213 ton. W najbliższy poniedziałek, 28 lutego, rozpocznie się pierwsza w tym roku objazdowa zbiórka odpadów wielkogabarytowych, która zakończy się 18 marca. Zbiórka prowadzona będzie w dni robocze. Zasady tej cyklicznej akcji nie zmieniły się. Zbierane będą tylko odpady pochodzące z gospodarstw domowych, nie będą zabierane odpady z nieruchomości niezamieszkałych czy ogródków działkowych. Harmonogram akcji wraz z dziennym wykazem ulic dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w zakładce Odpady komunalne, terminy zbiórki odpadów wielkogabarytowych. Tam również znajduje się informacja na temat odpadów, które obejmuje zbiórka oraz tych, których nie należy wystawiać.
Meble, zużyty sprzęt RTV i AGD, małe opony samochodowe, złom, zużyte lampy i oprawy oświetleniowe czy elementy i urządzenia z tworzyw sztucznych to m.in. odpady objęte zbiórką. Na liście odpadów, które nie będą odbierane, znajdują się gruz, ziemia, odpady budowlane, szkło, środki chemiczne, odzież oraz inne odpady. Warto się zapoznać z tą listą dostępną na wspomnianej stronie internetowej. Można je samodzielnie oddać do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych przy ulicy Warzywnej 6. Zbiórka wielkogabarytów każdego dnia rozpoczyna się od godziny 6, jeśli mieszkaniec nie zdąży wystawić odpadów przed posesję do tej godziny, a transport przejedzie przez daną ulicę, odpady nie zostaną odebrane. Stefek Burczymucha, zła zima, co słonko widziało, pojedziemy w cudny kraj. Któż nie zna tych znanych tytułów wierszy Marii Konopnickiej? Jej wierszyki pamięta się przez całe życie, co więcej czytane są z pokolenia na pokolenie, ponieważ nie tracą na aktualności, a zarówno dzieci, jak i rodzice bardzo je lubią. Potwierdzeniem tej tezy były warsztaty literacko-plastyczne pod nazwą Co słonko widziało, zorganizowane w drugim tygodniu ferii przez filię nr 5 Miejskiej Biblioteki Publicznej. Dzisiejsze zajęcie w bibliotece dla dzieci związane są z obchodami 180. rocznicy urodzin Marii Konopnickiej. Mamy w tym roku także rok Marii Konopnickiej i dlatego biblioteka postanowiła przybliżyć naszym uczestnikom zajęć jej twórczość. Warsztaty polegały głównie na zabawie z wierszami Marii Konopnickiej. Koleżanka, która prowadzi te zajęcia, przeczytała na samym początku kilka wierszy Marii Konopnickiej typu Zima zła. Okazało się, że dzieci doskonale znają ten wiersz z dzieciństwa, chociaż nie wiedzieli, że to jest właśnie ta autorka. Jak nie wrzaśnie z wielkiej trwogi, pędzi na twardze smyczy. Tygrys, tato, tygrys, krzyczy. Tygrys? Ojciec się zapytał, a lew może miał kopyta? W tym czasie dzieci wraz z opiekunami kolorowały gotowe postaci z wierszy Konopnickiej, które później wykorzystano do inscenizacji. Każde z dzieci wcieli się w jakąś rolę i na przykład do przygotowanego wiersza Stefek Burczymucha dzieci same odegrają po prostu scenkę. Koleżanka będzie czytała wiersz, natomiast dzieci będą odgrywały dane postaci, które same wcześniej przygotowały. Ach, nieszczęsny jako cina! Już się mycie rozpoczyna. Jednak panna gąbkę trzyma. Wodzie macza i wyżyma. Druga mnie pod boczki bierze, nieszczęśliwe ze mnie zwierzę. Teraz żuczek. Ajajajajajaj, gwałturety. Tom się dostał w piękne ręce. Od tej rannej toalety pewno żyw się nie wykręcę. Maria Konopnicka swoje wiersze dla dzieci tworzyła na przełomie XIX i XX wieku, dlatego niekiedy znajdują się w nich słowa, które obecnie wyszły już z użycia. Podczas słuchania dzieci często zadają pytania o znaczenie nieznanych im słów. Pomimo tego wiersze Marii Konopnickiej są uwielbiane. Młodych czytelników zapoznaje z otaczającym ich światem. Przybliża im piękno przyrody, oprowadza po lesie, ogrodzie, ukazuje uroki czterech pór roku. W jej wierszach są też dziecięce zabawy, marzenia, tajemnice. Podsumowując, zajęcia przygotowane przez filię Miejskiej Biblioteki Publicznej zarówno w pierwszym, jak i drugim tygodniu ferii cieszyły się zainteresowaniem ze strony dzieci. Frekwencja w te ferie bardzo nas zadowala. Dzieci chętnie uczestniczą w zajęciach. No i się z tego bardzo cieszymy, że nawet na takie typowo literackie również jest duże zainteresowanie. Kto wie, być może przygotowane zajęcia staną się motywacją do organizacji własnych, czyli ciekawym sposobem na spędzenie wolnego czasu w domu wspólnie z rodzicami.